Cześć prozuraki, witam was serdecznie. Wiem, że dzisiaj jest sobota i miało nie być odcinka normalnie, ale jako że was kocham, jako że jest weekend i pisaliście mi, że tydzień był ciężki w szkole, to na zakończenie września planuję wam pokazać mały making of z powstawania awatarów i banerów na kanał Naruciak i Boruciak. Zapraszam! Dobra, łyczek kawy i lecimy bez zbędnych... Ale sobie wziąłem łyczek. W razie czego nie doszukujcie się w tle duchów i ruszających miśków. W tle po prostu siedzi sobie Daria i pracuje nad moimi fotkami na Instagram, na którego was serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze nie jesteś prozurakiem, a film ci się spodoba, no rozważ zostawienie suba, zostaw łapę na zasięgi. Koniec YouTube'owania, przejdźmy do odcinka. Słuchajcie, bardzo mi przykro, ale z tego co kojarzę, padły mi pliki, jeżeli chodzi o rysowanie samych postaci Naruciaka i Boruciaka. Nie trzeba tutaj się doszukiwać alegorii, pokazuję wam dwie fotki, które dostałem od właśnie samego Adama z telefonu. Nie jestem pewien, kto jest autorem, aczkolwiek to był nasz wzór na oba rysunki. Oczywiście charakterystyczna bordowo-czerwona bluza, postawiłem bardziej w czerwień. Charakterystyczny styl dla Ricka i Mortiego. Tutaj macie kilka przebitek, które wykorzystałem właśnie do tworzenia jako rewki tego rysunku. W pierwszej chwili zajmiemy się banerem i awatarem na Naruciaka. Niestety, tak jak mówię, nie mam nagranych tych procesów kolorowania. Chyba że coś odgrzebię, to coś tutaj będzie, ale nie jestem przekonany. Postawiłem na czerwoną bluzę opartego Naruciaka. Chciałem na początku dać taką pozę. Finalnie zrobiłem tak, że jedna ręka jest zwieszona, druga jest oparta o telewizor. Typowy, hojrakowy, stary telewizor, rodem z Cartoon Network, rodem właśnie z tych starych, retro, najlepszych moim zdaniem chorych bajek. Postawiliśmy oczywiście na znane wszystkim logo, które było już wcześniej na awatarze i banerze Naruciaka. Postanowiliśmy, że dodamy je, żeby było spójne z tym, co było wcześniej, ale po prostu w odnowionej wersji. Co dalej? Buzie kompletnie odjechane właśnie rodem z Ricka i Mortiego. Tutaj no ciężko jest nie odwzorować tych mimik z tego serialu, z tej kreskówki, z tej animacji, jak zwał, tak zwał. Wszystkich fanów pozdrawiam oczywiście. Co do samego baneru, postanowiliśmy dodać dechy. Wiem, że Naruciak w swoim starym mieszkaniu, z tego co kojarzę po materiałach, miał cegły i też to rozważaliśmy, gadaliśmy o tym, ale deski bardzo ładnie tutaj grały z tłem, tą czerwoną bluzą, ciemnymi włosami i z tym telewizorem właśnie w takim kolorze pomarańczowego, jasnego jakiegoś, może nie tyle dębu, co takiej akacji polakierowanej jakąś bejcą, coś takiego. Teraz to ja mogę klamera z pięciu sposobów na pozdrowić. Dobra, ale do rzeczy. Deski, dodaliśmy oczywiście żaróweczki, które są też nieodłączną częścią starego Naruciaka. Nie wiem, czy w aktualnym mieszkaniu on posiada, nie wiem, czy Adam masz te lampki dalej, ale wiem, że masz neony takie jaskrawe, jasno, żółte, złoto-białe, tego typu rzeczy wchodzące w taki lekki pomarańcz. I też pod to właśnie chciałem nawiązać. Tym bardziej, że stary baner Naruciaka posiadał te lampki, więc postanowiliśmy dodać i do awatara, i do banera rozciągnięte kable, oczywiście bevel, gradienty, teksturowanie, delikatne światło i cień, żeby to wyciągnąć, żeby to wyglądało trochę lepiej niż po prostu czarne narysowane kreski. Jeżeli chodzi o żaróweczkę, jest to żaróweczka stokowa. Bardzo prosty temat, wyjaskrawiłem ją, wybladłem, wyciągnąłem z niej kolor, zdesaturowałem ją z zupełności i ręcznie dodałem światło pędzlami z Rashezi, ze strony, która nie jest moim sponsorem, ale strasznie ją polecam, no bo tam są darmowe pędzle do Photoshopa. Plus ja mam jeszcze dodatkowo ze swoich tam pokładów moich pieniężnych, stokowych, z XD, z Photoshop właśnie brushes i tak dalej, z Creative Clouda, z tego względu, że mam opłacone na 2 lata z góry. Pewnie zapytacie, jakie to są programy. Jest to pakiet Adobe, korzystam z Animate'a i z Photoshopa CC 2019. Nie wiem, ile kosztuje teraz aktualnie, jak ja płaciłem, to było 720 euro za rok. Jakoś tak? Tak w gwoli informacji, no bo tak jak mówię, no chcieliście wiedzieć. Więc deski mieliśmy pokopiowane, lampki dodane, pięknie się świeciły. Johnny Depp, oczywiście kartonowy, kartonowy Jaś Fasola, Naruciak w centrum, pięknie dodane światła, neony, delikatne obrysy. W ten oto sposób mamy skończony awatar i baner dla kanału Naruciak, więc tak on się prezentuje, mam nadzieję, że wam się podoba. Co więcej, Adam ustawił już parę dni wcześniej ten awatar i baner i widziałem, że ludzie u niego na społeczności i pod filmami pisali, czy to nie prozurę ci czasem rysował i takie tam, gdzie ja nigdzie o tym właściwie nie mówiłem, to jeszcze było co najlepsze przed poprzednim filmem, gdzie pokazywałem właśnie, jak rysowałem myszką awatar Naruciaka, więc jak chcecie zobaczyć, to wbijecie film w przypiętej karcie. Przeszliśmy do drugiego awataru i baneru na kanał Boruciak. Z tego jestem tak zarąbiście dumny, jest to chyba najlepsza praca rysunkowa, jaką wykonałem w tym roku. I uwierzcie mi, wiecie co, jestem teraz inaczej. Jestem w trakcie prac nad następnym projektem i wiem, że ten, który teraz robię, mam wrażenie, że jest porównywalny z tym, więc to przygotujcie się na szok. W każdym razie jest to naprawdę bardzo dobra praca, jedna z lepszych w tym roku na pewno. Jeżeli chodzi o awatar, postanowiliśmy dodać na początku Naruciaka właśnie w tej stricte jego pozie trzymanej. Inaczej, pomyśleliśmy, że Boruciak kojarzony jest z rybką z Mini-Mini. Chcieliśmy ją dodać również w takiej stylistyce durnowatej Ricka i Mortiego, ale na początku zrobiłem pozę samej rybki, jednej.
potem drugiej. Głupi wyraz twarzy, jakaś ślina, różne sekwencje, różne kombinacje oczu robiłem i tak dalej. Dodawałem brwi, kombinowałem z moją stylistyką, z moim stylem, łączyłem to z Rickiem i Mortym. Działało to połowicznie, trochę tak, trochę nie. Finalnie stworzyłem dwie rybki, potem tę jedną rybkę, którą wybraliśmy z prostym wyrazem twarzy, wsadziłem w pozę naruciaka, który trzyma ją przed sobą. Potem delikatnie wyżej na wysokości głowy, potem ją bliżej delikatnie umiejscowiłem. Finalnie stwierdziliśmy, że kurde, jeżeli to ma być skupione na tej rybce, a nie na naruciaku samym sobie jako postaci, to musimy tę rybkę trochę wyolbrzymić, więc postanowiłem zrobić taką pozę, że on ją ledwo to trzyma w rękach, że ona wypełnia większą część ekranu. Na początku dodałem oczywiście jakąś teksturę wody z Pixabay, delikatnie tam przejaskrawiłem, pododawałem na gradiencie fale wodne i tak dalej. Niestety, tak jak mówię, tego nie nagrałem. W każdym razie tak wyglądała pierwsza wersja awatara, która chyba jeszcze do tej pory jest ustawiona, aczkolwiek niedługo będzie nowa. Przejdźmy do baneru. Tutaj pofrunąłem tak, jak chyba jeszcze nigdy w mojej karierze rysowniczej. W sensie, wiecie, że ja się specjalizuję w rysowaniu postaci. Tła nie są moją mocną stroną, aczkolwiek odpalając sobie fotki podwodnego świata, raf koralowy, rozbitych statków, jakiś, wiecie, bo odpalałem sobie tyle stoków, ile udało mi się wymyślić w głowie, czyli rafa koralowa, skrzynia, złoto, guzik YouTube'a, diament, właśnie kotwica, statek, żagiel, maszt, wiecie o co chodzi, fale, woda, nawet pisałem piaskownica, kurczę, żeby mi pokazało zdjęcia ze stoka, poodpalałem sobie tyle, ile miałem na laptopie, skupiłem cały swój pomysł na tym, co się działo i zacząłem pomału zarysowywać elementy. Oczywiście, kiedy ułożyłem już całą wspaniałą moją kompozycję, zaczęło się rysowanie. Line art przygotowałem w Adobe Animate. Niestety chyba tutaj też nie nagrałem, jak robiłem szkic. Z tego względu, że nie wiedziałem, że będę z tego robił making of, ale stwierdziłem, że kurczę, tak to dobrze przyjęliście, widziałem, że były komentarze, więc chciałem się wam pochwalić, chociaż procesem lineartowania, kolorowania i cieniowania właśnie. Wiecie, jak wygląda u mnie proces rysowniczy, jest burza mózgów, rysuję sobie obrysy, potem kontrastuję, lineartuję i tak dalej, więc myślę, że to i tak wydłużyłoby tylko materiał. W każdym razie zaczął się proces lineartowania, całość była wykonana w Adobe Animate, tutaj się starałem naprawdę każdy szczegół tej rafy koralowej, każdej tuby, każdego koralowca, każdego krzaka, każdej jakiejś algi wodnej, liany, jakiegoś takiego gluta dodać. Oczywiście chcieliśmy uzyskać parę smaczków związanych z boruciakiem, czyli dodałem beczki radioaktywnych śmieci, odpadów, dodałem małe logo TikToka. Bez urazy, to był mały smaczek, tylko mały taki, odnosi taka adnotacja, bez żadnych uszczypliwości, aczkolwiek mam nadzieję, że to widzicie. Oczywiście, tak jak mówiłem, do skrzyni ze złotem wsadziłem diamencik, jakoby kanał zmierzał do 10 milionów subów, aczkolwiek też wsadziłem guzik YouTube'a. Chciałem zrobić go złotego również, sygnalizując, że już jest milion osiągnięty, ale postawiłem na czerwień, żeby fajnie kontrastowała ze skrzynią, z koralowcem, z całym tym piachem złotym i tak dalej. Kiedy miałem już mniej więcej przygotowany line art, przeszedłem do kolorów. Oczywiście kolory również zrobiłem sobie w Adobe Animate. Pobrałem tutaj naprawdę mnóstwo tęczowych barw, to jest raz. Dwa, wszystko zdesaturowałem sobie najpierw w Photoshopie, żeby mieć na cmyku, ponieważ takie kolory fajnie działają potem w olbrzymianiu kolorów w Photoshopie. Algi koralowe, jakieś rafy właśnie podwodne, podwodne światy, akwaria nawet oświetlone neonami, galaktyki mi tu posłużyły na wydobycie kolorów, ponieważ te barwy kolorystyczne mi się najbardziej kojarzą z podwodnym światem i trochę to pokombinowałem, jak widzicie, tych próbek kolorystycznych było naprawdę mnóstwo. Wszystko zakolorowałem prostym sposobem, próbnik, wiaderko z farbą, wiecie o co chodzi, tutaj bez zbędnego rozmyślania nad tym. Kiedy wszystko miałem gotowe, wygenerowałem sobie to do Photoshopa. W Photoshopie zaczęły się jaja, zaczęła się jazda i tam najwięcej godzin poszło, pomijając cały koncept tworzenia tej całej scenerii, aczkolwiek wybawiłem się tutaj najlepiej. Cieniowanie, prosty burgund, 30% krycia, ściemnianie liniowe, ustawienie, polecam to, bo to bardzo przyjemnie wydobywa kolory. Finalnie cały line art jeszcze sobie wydobyłem i ustawiłem. Nie pamiętam, czy było to łagodne światło, czy overlay. Tutaj musicie zawsze wykombinować, jeżeli chcecie, żeby line art waszej pracy był w finalnym wydźwięku, w finalnym aspekcie delikatnie schowany, zblendowany. Ustawcie sobie zamiast na normalny, na innym poziomie krycia. To w zależności od waszej kolorystyki, od waszego progu światła, czy jest to ciepła praca, czy zimna, z której strony pada światło. Tam zawsze możecie wziąć gumkę, delikatnie przymazać ten cień i tak dalej, plus czarnej barwy zawsze finalnie zmieńcie na coś innego, typu granat, typu lekki krem, jasny krem, złoto, wszystko co wokół tego oscyluje, jakiś brąz, żeby to było nie stricte czarne, bo i tak to potem wyciągniecie ekspozycją, jaskrawością, jasnością i tak dalej i wtedy ten line art nie rzuca się tak w oczy, nie jest to takie brzydkie. Chciałoby się, że wtedy w takim kartunowym stylu przelineartowanym zostawiacie tylko pierwsze plany, czyli rybkę oraz jakieś tam skarby, rafy i tak dalej, żeby to było od razu pop
upować. Oczywiście, kiedy dodałem pierwszą warstwę cienia, dodałem również drugą warstwę cienia. Podobnie przy poradniku jak cieniować. Sprawdźcie sobie poradnik jak cieniować w Photoshopie ode mnie. Nie pokazuję tam, jaka jest prawidłowa technika, tylko jak ja cieniuję, jeżeli wam się podobają moje prace, chcecie się mniej więcej nauczyć w tym stylu tego robić, no to sprawdźcie sobie, myślę, że to wam dużo pomoże, a wytłumaczyłem to naprawdę w prosty sposób. Kopiujemy warstwę cieniem, wymazujemy tyle, ile chcemy, tworzymy pomału teksturki, bierzemy pędzle, delikatnie stemplujemy każdą rafę koralową na deskach, dodajemy przejaskrawienia z światła, dodajemy delikatne, oczywiście, smugi od drewna, od desek, jakieś słoje, żeby to wyglądało jak drewno faktycznie. Dodajemy jeszcze tabliczkę z napisem Bajka TV, żeby też był mały smaczek, oczywiście gdzieś koło rybki, w centrum, żeby to od razu pykało. Napis Boruciak był tutaj problematyczny na początku, aczkolwiek tutaj macie jak wyglądał sam lineart, sam szkic, który wysłałem najpierw do Adama do akceptacji, więc mniej więcej miałem już ułożone, jak to będzie wyglądało wszystko na etapie szkicu. Postawiłem na bąbelkową czcionkę, bardzo dobrze ona zagrała, skopiowałem ją parę razy, przeleciałem parę razy światłem przez cały napis, topiłem go w kolor naszego podwodnego świata, potem na koniec dodałem mocne zaciemnienia na dwupasmowym takim cieniowaniu, na dwupasmowym kolorze nałożonym na siebie na rantach, dodałem gradiencik do centrum, filar światła, wyolbrzymiłem kolory w centrum, zdesaturowałem na brzegach. I w ten sposób mamy takie wrażenie takiego pop-upu, wybrzuszenia. O nie. Takiego wybrzuszenia na nas, na naszą twarz, że to jest delikatnie 3D i mam wrażenie, że też tak to odbieracie, bo bardzo wam się spodobało i bardzo się ten baner przyjął. Oczywiście awatar to było tylko streszczenie tego, co zrobiłem w Photoshopie. Tak wyglądał awatar nowy. Mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy making of. Trochę się dowiedzieliście, jak to wygląda u mnie od kuchni, tworzenie takich rzeczy. Niedługo też pojawi się jeszcze jeden making of. Nie wiem, czy w tym tygodniu, w sensie od poniedziałku do piątku, czy w przyszłym. Aczkolwiek będzie to making of związany z też pewnym dużym youtuberem, który ostatnio nagrywa Minecrafta. O, ale dałem spoiler. Dzięki wam za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie jesteś prozurakiem, a chcesz więcej takich materiałów, też więcej materiałów informacyjnych, bądź po prostu też się dobrze pobawić przy innych seriach, zostaw suba, dołącz do ekipy, zostaw łapę w górę i jakiś komentarz. Hashtag Rudolf już nie pasuje, w sensie tam jest cały czas rozwalony ten nohal, ale moja wspaniała dziewczyna mi to pięknie przypudrowała, więc nie widać, ale hashtag Rudolf jest cały czas aktualny. Jeżeli napiszesz hashtag Rudolf, to masz ode mnie serducho. Dzięki, trzymajcie się, do następnego odcinka, już w poniedziałek albo wtorek, cześć!